Od kilku tygodni oglądamy serial pod tytułem Radosław Sikorski, sekretarzem generalnym NATO. To dosyć dziwny i zabawny serial, dlatego, że oficjalnie Radosław Sikorski nie stara się o to stanowisko, a nieoficjalnie wiadomo, że nie ma na nie szans. Dlatego warto się zastanowić, czy ten serial nie powinien się zamienić w poważny dokument. Czy polska dyplomacja nie powinna zmienić stanowisko i zamiast popierać polskiego kandydata, który nie ma szans, zastanowić się nad poparciem kandydata, który ma szansę i może wspierać stanowisko polskie. Mowa o premierze Danii Andersie Fogu Rasmussenie, który który ma teraz największe możliwości na to, by zostać szefem, yy, szefem sojuszu. Rasmusena popierają już nie tylko duńczycy, co oczywiste, ale również anglicy, francuzi, niemcy i stany zjednoczone. Rasmussen okazał się w przeszłości już politykiem, który jest otwarty na rację z Polski. Popierał nas w czasie końcowej fazy negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej w 2003 roku, kiedy decydowały się nasze dotacje, kwoty mleczne i dopłaty dla rolników. Dlatego zamiast robić sobie przeciwnika z przyszłego sekretarza generalnego NATO, warto go teraz poprzeć. Możemy wtedy liczyć także na przychylność Danii przy różnych innych personalnych kwestiach, które, o których będzie mowa w tym roku. Zamiast jeśli nie damy rady go pobić, to warto się do niego przyłączyć.